Ej, skrzynka. I tak, dzięki Krynowi możemy właśnie włamać się do posiadłości Nemata przez dach. I tutaj właśnie mamy tego rodzaju dungeon, który mimo wszystko jest dosyć trudny, jeżeli przyjdziemy tutaj nieprzygotowani. To wygląda, jakby tutaj dało się przejść dalej. Ale tak, wiem. Wiem. Tak, no. Grafika w swoich dungeonach jest dosyć myląca. I jak na posiadłość, jakby nie patrzeć, chyba szlachcica, bo lepon mimo wszystko szlachcicim, jakby nie patrzeć. Po prostu jaki tam stopień jest. Pobiję go. To jest, na to posiadłość jest dosyć biednie urządzona mimo wszystko. I tutaj mamy pierwszego przeciwnika, jakim jest Slotman. I Slotman jest dosyć mimo wszystko przeciwnikiem ciekawy, ponieważ właśnie ma on różne interesujące ataki. Tutaj na przykład nie mam pojęcia, co się stało. Uleczy twoją drużynę. Co? Uleczy twoją drużynę. A to dziękuję. No. Właśnie Slotman ma chyba jakieś tam cztery różne ataki, w tym właśnie dwa ataki obszarowe, jeden pojedynczy i jeden taki, który właśnie naszą drużynę leczy. I tutaj mamy bardzo przydatną postać, którą właśnie też możemy przełączyć. Coś... Ja wiem chyba, dlaczego ma tę opaskę na czole. Rok za czasem młodości, w sumie jeszcze tutaj ma włosy. Czy mam duży skarbiec? Jeszcze ja? Jeszcze nie. Jeszcze, no będzie. Jeszcze będzie. Okay. Tak właśnie mówię, Roka możemy przyłączyć i Rok w naszym zamku. I najwyraźniej jestem tym bardzo podekscytowany, ponieważ aż się jąka. Zbudujemy sobie skarbulek. Będziemy tam trzymać rzeczy, które nam nie są potrzebne. Tak jak medycynki. Albo bity. Albo pieniądze. Bitcoiny. Tak właśnie Rok otwiera w naszym zamku. Mówię, to jest. Ta lokacja jest bardzo biednie urządzona, naprawdę nie wiem. A i te przeciwnicy są. Mówię, jeżeli nie mamy ulepszonej broni, to będziemy tym przeciwnikom zadawać po 1-2 obrażenia. Natomiast Adolf i Kaja, no to raczej sobie z nimi poradzą. No zobaczcie sami, zresztą naprawdę nie zadajemy im jakoś super dużo obrażeń, a. Oni z kolei nam już dosyć. Tak. Ej, oni trochę biją. No mówię, właśnie to są dosyć trudni przeciwnicy mimo wszystko na ten etap gry. I mówię, kiedy właśnie przyjdziemy tutaj nieprzygotowani, to oni są naprawdę już bardzo trudni. Naprawdę jedyną możliwością, żeby ich z sobą zaatakować, to albo runy, albo właśnie ekonomię Wiktora, albo łączona ataka do Fejkaja. Poza tym tak naprawdę nie ma za bardzo możliwości, żeby im zadawać sensowne obrażenia. I tutaj mamy właśnie zagadkę, musimy tutaj przejść. Czy czas być Solid Snake'iem? Tak, właśnie musimy tutaj przejść między tymi robotami tak, żeby nie napotoczyć się na ich wzrok. Generalnie musimy po prostu unikać tego, żeby znajdować się naprzeciwko losowych. Ponieważ wtedy zostajemy teleportowani na początek, jakby. Co zrobi? Au. No to właśnie jeden z tych ataków, to też... Au. No właśnie Slotman też dosyć mnie wszystko bije. Jeżeli chodzi o Slotmana, to... Z niego mogą wypadać właśnie różnego rodzaju antyki. Jeden z nich, z tego co kojarzę, właśnie jest dosyć drogi. Natomiast jeżeli chodzi o tamte roboty... Z nich także mogą wypadać właśnie antyki... Albo czapeczka... Nie wszedłem. Albo właśnie... Nie wszedłem w ich zasięg widzenia. Nie wszedłeś? No wydaje mi się, że nie. No najważniej w przerwie, skoro cię teleportowało. Dzięki. Czy akurat nie widziałem, ale słyszałem, że coś się zadziało, więc... Ogień. Mogło być gorzej. No właśnie, jego ataki łączone są najgorsze. Właśnie chyba jeden... znaczy jego ataki obszarowe. Właśnie chyba jeden atak obszarowy zadaje obrażenia fizyczne, a drugi magiczne, tak mi się wydaje. Poziom wbity. Czy ja tu mogę przejść? Tak, to tam spokojnie możesz przejść. Counter Crystal? Otrzymujemy Counter Crystal, który zwiększa chyba tam szanse na skontrowanie ataku przeciwnika. Na szybkości. To jest przedmiot używalny i on właśnie zwiększa szybkość wybranej postaci. Ktoś powiedział przedmiot używalny? Jestem okaja chyba. Aha, i właśnie to, tę rzecz też możemy... No, najwyraźniej nie ma sensu nikomu jej dawać do aktywowania, ponieważ nie dałaby ona nic w tej postaci i nie musisz tego przekładać, żeby móc tego używać. Nie jestem pewien, co muszę, a co nie, więc sobie to jak tylko się da.
No, spoko, tu spoko. Nic nie ma. Tutaj... I tu jest właśnie też parę skrzyneczek różnych. Fire on Peace. To jest do wyekwipowania u... Armor chyba nie był za dobry. Generalnie wszyscy mają pancerze o podobnej skile, że tak powiem. No nie, mam wrażenie, że te pancerze mało dają, o tak powiem. Aczkolwiek może to kwestia przyzwyczajenia z innych RPG-ów, gdzie te wartości jednak skakały bardziej, o tak powiem. Bo już tutaj zawsze te skoki są tak o 1-2 punkciki, tak? A zazwyczaj jesteś przyzwyczajony przynajmniej z innych gier, że skarżą o te przynajmniej 5, tak? No tak, dlatego... Znaczy to kwestia przyzwyczajenia. Mówię, oczywiście, tak? Powtarzałem to, że sobie kodem, już tylko nie jest trudną grą. Medycynki... Biała farba... Aha! Jeżeli chodzi o farbę, to jest to przedmiot, którym za bardzo póki co nic nie możemy zrobić, ale musimy pamiętać, że jest to jedyny przedmiot tego typu właśnie o 6 właśnie w tej grze, więc nie wyrzucajmy go na pewno, to jest taka moja główna rada, jeżeli chodzi o to. I naprawdę jest nic nie używaj Firestorma tutaj. Okej. Okay. Powiesz mi, że przyda ci się później. Okej. Okay. Kamil właśnie z tego zauważyłem, ma nowy czar właśnie w Waterloo, zaraz powiem co on robi. Jeżeli chodzi o cząstkę runy ognia, to kiedy właśnie wyklipujemy ją na jakiejś postaci, to wtedy no... ta postać właśnie zdaje ognisko obrażenia i ma atak zwiększony o 5%. Ja to przeżyję, to jest pytanie. Myślę, że nie będziesz takiego problemu z tym. I kto ich tym zabije? Nie wszystkich. Fog of Deception zwiększa szanse na uniknięcie ataku właśnie u każdej postaci naszej drużynie. Hehe, 6-9. Był bardzo niezbalansowany i dlatego to zdodżował. Tak. I tu spotkamy Nakio Jappo. Ty też jest złodziejem. Najwyraźniej. O nie. O nie. Dzięki. Właśnie nie rozumiem, o co tu chodzi. Jappo niby się włamuje i co w kilka minut wybudował tutaj armię robotów i wybudował to, co nas teraz czeka. A przy okazji też Jappo dołącza do naszej armii, tak od tak, po prostu bez żadnego komunikatu. Kiedy niestety, ale to jest konieczne. Przywitajmy najtrudniejszego bossa w tej grze. To koło karuzela spierdolenia. Największe gówno, jakie w ogóle istnieje w tej grze. Jest to minigierka, którą musimy jakby w jakiś w pewien sposób przejść, żeby móc właśnie posunąć fabułę do przodu. Mianowicie to koło musi wylądować dosłownie na północy, żebyśmy właśnie mogli przejść dalej. I się dziś właśnie teraz proszę cię, żebyś nie poruszył teraz tego do przodu. Wyjaśnię, co dokładnie robi dane pole. Okay. Właśnie te pola fioletowe EXP minus 10 zmniejszają punkty doświadczenia o 10 u każdego właśnie członka naszej drużyny. Z kolei te pola zielone właśnie zwiększają o 10. Te trzy pola brązowe z tymi dziwnymi gębami, to one powodują, że właśnie musimy to stoczyć walkę z przeciwnikami. Niebieskie pola ze skrzynkami dają nam medycynki, natomiast pole pomarańczowe ze znakiem zapytania za pierwszym razem daje nam bardzo przydatną rzecz, natomiast za każdym razem daje nam cząstkę runy fortuny, która właśnie zwiększa szczęście, kiedy właśnie użyjemy na danej postaci. I... Przygotujcie ogólnie się na RNG Fest. No, Shinja 6 ma tutaj turbo, więc może chociaż sobie tyle to ułatwić. Jeżeli chce. I właśnie generalnie mamy tutaj
Przede wszystkim oczywiście naszym celem jest to, jest to właśnie ścieżka na północy. Północ. Natomiast też mimo wszystko warto postarać się o to, aby paść, żeby właśnie lądować na tym właśnie pomarańczowym polu, ponieważ... Znaczy postarać się, to nie jest tak, że decydujesz, gdzie lądujesz. No, bo gra, tak, ale bo wszystko... gra sama ci zatrzymuje, to nawet nie jest tak, że ty wybierasz, w którym momencie zatrzymujesz przecież. Jasne, no tak, że to ująłem. Generalnie po prostu chodzi o to, że naprawdę, że mimo wszystko warto na tym polu wylądować, ponieważ przedmiot, który właśnie możemy na tym polu uzyskać, jest dosyć przydatnym, dosyć właśnie przydatnym przedmiotem. I to, jak mówię, to ta minigierka jest... Da się ją przejść za pierwszym razem, ale też zdarzają się sytuacje, kiedy będziemy przechodzić ją przez kilka godzin i nic nam z tego nie wyjdzie. Dobrze jest. I w momencie, kiedy Shinji będzie cierpiał katusze spowodowane tą minigierką. To jest właśnie ta walka będziemy musieli odbyć za każdym razem, kiedy... ...ole. I jak mówię, w czasie, kiedy... To dlatego mi się save'y usuwały, to tak podświadomie. Kiedy właśnie Shinji będzie tutaj cierpiał te katusze związane z tymi walkami, to ja tutaj właśnie opowiem między innymi trochę o Jappo. Jappo jest niejakim tricksterem i tricksterzy w Suikodenach są właśnie są to właśnie jakby ludzie, którzy są troszkę ubierają się w różny tam właśnie ekstrawagancki sposób i po prostu lubią różnego rodzaju machinerię, właśnie lubią bawić się z różnymi maszynkami i tak dalej. Nie wiem, to jest chyba jakiś błąd w tłumaczeniu, ale Jappo tak naprawdę on złodziejem właśnie nie jest. Generalnie on tak naprawdę po prostu jest odpowiedzialny za wybudowanie tej machiny rodem z piekieł. Właśnie bardziej za poziom Lepanto tak naprawdę niż nie wiem, po prostu zostawienie jakiejś ciekawej niespodzianki dla Lepanto, potem jak się łamał młodego posiadłości. Właśnie z jakiegoś, nie do końca rozumiem, dlaczego on tak tak sobie po prostu przyłącza się do nas. Mówię, w ogóle nie jest to dobrze wyjaśniane, a jak mówię, on w tym właśnie dialogu się do nas przyłączył. O, cześć. Absolutny szaleniec. To było dosyć szybkie. I na całe szczęście, nie było, mówię, na całe szczęście nie trwało to jakoś bardzo długo. Też mówię, nie wiem, czy Shinji nie będzie chciał też zacząć spróbować zdobyć ten drugi przedmiot. Ja mówiłem. Na razie chcę Kinji. Potem się zacznę zastanawiać. On jest przydatny. Słucham? Mówisz, na razie chcę Kinji, potem się zastanawię. Jasne, spoko. Znaczy mówię, generalnie ten przedmiot jest przydatny, ale nie jest on jakiś obligatoryjny na pewno. Sion. Sionka, zawsze. Od razu flashbacki z połem. Zadanie bezpieczne pytanie. Tak? Ja już myślałem, że muszę wylądować w drugą stronę też. Nie. To tak, na szczęście to tak nie działa. Chyba się Shinji będzie próbo. Ja nie skomentuję tego. Podoba ci się dalej, czy nie? Dlatego. Ja tego nie będę skomentował. Słuchaj, co? Pytałem, czy próbować dalej, czy nie trzeba. Nie, to już właśnie mamy... wszystko, co tutaj chcielibyśmy zdobyć. Nie, bo mówiłeś też o runie fortuny. Znaczy, to są cząstki runy fortuny, po prostu zwiększają tam punkt szczęścia o jeden punkt. Nie, to nie ma sensu, po prostu zdaje się z tym męczyć. Żegnam. Boże, nawet nie wiecie, jaki jestem po prostu... Cholera. Na pewno Shinji też jest zadowolony z tego, że bardzo szybko na to zeszło, bo mówię, mogło to trwać naprawdę kilka godzin równie dobrze w tym momencie i po prostu... No co, ty nie lubisz LNG? I nie wiem, lubię RNG, po prostu wszystkie gry w RNG, w które grałem, są bardzo przyjemnymi grami. A, i no generalnie właśnie tak jak Jappo wcześniej mówił, on te roboty tutaj właśnie, tamte robota właśnie wyłączy, więc też Shinji nie musiał za bardzo się przez nie tutaj przedzierać. Ale jak już to zacząłem, to czemu nie? No i właśnie wracamy teraz do kina z mieczem, mamy już ten miecz, więc teraz musimy przygotować się na to, że... przyjdzie do nas lepą.
A skąd on będzie wiedział, że to my? No właśnie, to jest też ciekawe. No tak, Krin tutaj trochę chyba chciał, żebyśmy zrobili za niego czarną robotę, żeby nie wiem, potem mógł sam się łamać do tej posiadłości, po tym jak te roboty wszystkie rozpisywaliśmy. O nie, on chce nam dać herbatki. A wszyscy wiemy, jak to się ostatnio skończyło. Kiedy ktoś chce nam dać herbatkę. Krin, proszę, ty pierwszy. Tak, nasi... Kli oczywiście musiała nam tutaj to przydzielić. Kurczę. No i cóż, Kli ma tutaj to swoje. I no tak, Lepant właśnie dowiedział się o tym, dosyć szybko dowiedział się o tym, że mamy ten miecz i chce teraz, abyśmy mu go oddali. W ogóle zabij mnie, ale zawsze jak widzę ten pozytyw, to mi się wydaje, że on jest w sposób tak umięśniony. W sensie chodzi się jego ciało? Tak. No nie wiem, ja za każdym razem jak patrzę na jego portret, to mi się wydaje, że on jest w sumie całkowicie zrobione ze złota. Bo mówię, jest bardzo mały kontrast między jego kolorem twarzy, a kolorem właśnie włosów, że tak powiem. I też jakby, nie wiem co on tam ma na szyi, szal jakiś czy coś takiego. Dzięki, Krin, doceniam. O, no tak. Krin miał chyba właśnie taki plan, żeby powiedzieć o tym Lepantowi, że spotkaliśmy Cringe i potem dostać od niego chyba jakąś nagrodę, nie wiem, tak mi się wydaje. Ewentualnie po prostu zwiać z mieczem, a zrzucić na nas całą winę i tyle. Mam powiedzieć? Możemy. Najwyraźniej zrobiła to Clio za nas. O, patrz jak nagle się... Nagle jaka zmiana podejścia, co nie? W ogóle jaka zmiana klimatu, to ten muzyczka się w ogóle zmieniła. W ogóle to jest chyba, tak mi się wydaje chyba, że to jest ostatni raz, kiedy słyszymy ten motyw w grze? Naprawdę? Tak mi się wydaje. Nie wiem. Mogę się mylić. Nie no, ale to jest takie, co, jesteście złodziejami? Ale jak złodziejami, Matthew, to nie jest źle. A, no skoro Matthew was przysłał, to wszystko jest okej. Ale oddajcie ten miecz. No, Lepant nie jest za bardzo chętny do tego, żeby nam właśnie dzielić pomoc. O. No, bo nie chcę, żeby żona zamknęła. No, bardzo miły os, bardzo miło. A przygadniemy twoją żonę? No, najwyraźniej nasi bohaterowie są zbyt głupi, żeby na to wpaść. A może jednak? Też przypominam, że Lepant... Znaczy, przypominam... O tym będzie wspomniane za jakiś bardzo bliski czas, ale Lepant też ma, jak mnie patrzeć, syna, więc to też trzeba mieć wszystko na uwadze. No dobra, bierz ten miecz. No. Dziękuję wam, no, okay. Mili złodzieje, że oddaliście mi moją własność. No wszystko, jak to macie, to wszystko okej. No, dobrze. I nowy dowódca Kołan porwał Aileen. Żonę Lepanta, bo no fajna dupa, ruchałbym, 3 na 10. No jak się nie przekonamy, to tak, to prawda. Nie, ona jest tak... Znaczy, no jest to ładna kobieta, no. Za jakiś czas się o tym przekonamy. O nie. Miałem nadzieję, że to nie będzie ten komandor. Tak. Powiedzieli to. I Lepant jest ten tak OP, że dosłownie sprawia, że wszyscy ludzie, którzy stają mu na drodze, wyparowują. Ups. Przynajmniej my nie musimy się nimi zajmować. No. I tak w tym pokoiku czeka na nas właśnie jakaś tam skrzynka. Tak, właśnie dowiadujemy się, że... O, cześć. Cząstka runy wody wyekipowana sprawia, że postać, którą nią ma na sobie, regeneruje 5 punktów zdrowia za każdą cząstkę runy właśnie wyekipowaną. Co turę? Właśnie chciałem pytać, co turę czy... No nie, co turę, no, daj spokój, instakilujesz ich i jeszcze narzekasz?
No, tu już jest najwyraźniej za dużo ludzi, żeby można było wszystkich zniszczyć. Okay, musimy kogoś wyrzucić. Adolfa. Ciekawe, kogo się nie będzie chciał wyrzucić Adolfa. Z drużyny. Mając taki szeroki wybór... Cześć, Kai. Tak, na pewno jestem pewien, że tak. Jestem pewien, że właśnie nie robisz. I to jest trochę słabe, ponieważ w tym momencie lepam ląduje w tyle naszej drużyny, a jest on w zasięgu S, więc no... Dosłownie nic to może będzie, po prostu nie może on zrobić tak naprawdę w tej walce. Dobrega, aprobuję. A jakbym go wrzucił za Kaja, to też byłby z tyłu? Nie mógł. Nie wiem, nie jestem pewien. Nie, bo się zastanawiam, czy on ląduje w miejscu, w którym była druga postać, czy... Czy na samym końcu, na jakby, samym nie? Na samym końcu. No właśnie nie pamiętam, jak to do końca działa. No, te krytyki można było testować. No, generalnie ci żołnierze też za bardzo, no oczywiście. Jakieś duże przeszkody na nas stanowili. Prawie każda postać po poziomie dostała. Farmacja, Lepant, kolego. Tak mamy dzień. No cóż, to, że spotkaliśmy ponownie Krejza, było tak naprawdę tylko i wyłącznie kwestią czasu. Prawdopodobnie prędzej czy później musielibyśmy go spotkać, bo jakby nie patrzeć, jesteśmy teraz drugim Imperium, a Krejz jest posłaniem Imperium. W dodatku naszym byłym przełożonym. I tak, tutaj właśnie jest skrzynka z antykiem, natomiast w drugim pokoju znajduje się... on! Nie wiem, w sumie jak teraz o tym powiedziałem, to faktycznie on trochę przypomina jego z atomówek. Właśnie wiesz, ten taki diabeł z atomówek o imieniu on. Aha. Właśnie no, podobna fryzura, podobna broda, też ma ten jakby puchaty szalik na sobie. Mówię, dosyć podobna postać, jeżeli chodzi o aparycję. Dajesz, Krejz, bij się z nami. I też taka ciekawostka, ponieważ... Dobrze. A scena, którą właśnie teraz tutaj, którą właśnie teraz mamy, którą właśnie teraz jesteśmy jakbyś uczestnikami. Jeżeli chodzi o tę powieść właśnie, na której właśnie jest bazowany Suikoden, to właśnie w tej powieści jest bardzo podobna scena, że właśnie jakiś tam właśnie urzędas imperialny formą właśnie żoną jakiegoś szlachcica, ten właśnie szlachcic przedziela się przez całą posiadłość tego właśnie urzędasa, żeby właśnie swoją tam żonę jakby uratować. I też właśnie chyba tam było coś takiego, jak mi się wydaje, że ktoś przyszedł mu na właśnie, żeby mu pomóc, ale nie jestem tego do końca pewien. Właśnie, ale generalnie właśnie w powieści jest, ma miejsce właśnie bardzo podobna scena. I jak mówię, no Aileen mimo wszystko jest dosyć ładną kobietą. Kurczę. Kto by się spodziewał, złoczyńca będzie wykorzystywał zakładnika do szantażu. No, Krejz jest takim bardzo sztampowym czarnym charakterem. I Gremio tutaj bardzo ładnie go podsumowuje. A to nagle plot twist! Kolega Panaty? To Pawn! Co mogę, chyba wspomniałem o tym wcześniej, że jego imię wymawia się w bardzo podobny sposób do Pawn, czyli Pionek. Po naszemu. Przypadek? Nie sądzę. No właśnie. Mi się wydaje, że chyba mogli to specjalnie tutaj właśnie tak go nazwać. I najwyraźniej Pan nie jest z siebie dumny w związku z tym, co zrobił nam wcześniej. Ale jednak ma wątpliwości. Ma wątpliwości, które sprawiają, że stawia się Krejzemu i... Stawiać się Krejzemu to naprawdę nie jest nic dziwnego. I w tym momencie mamy opcje do wyboru, które mają jakiś wpływ na to, co się zaraz stanie. Czy możemy... Jeszcze raz chyba w tej grze. Czy możemy go zabić? Tak, możemy właśnie albo dokonać jego egzekucji, albo też możemy po prostu kazać mu stąd spierdalać. I nigdy więcej go nie zobaczyć. Tak czy siak, to cokolwiek tutaj zrobimy, tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od naszej własnej jakby postawy. To jest też ciekawa rzecz, która mimo wszystko w jakiś sposób wpływa na pozytywnie właśnie na imersję, bo nie wierzę, właśnie chodzi o Suikodena. Ups.
I właśnie zabiliśmy Crazy'ego. Nie jest Możemy mi przykro, ani odrobinę. Co? Nie jest mi przykro, ani odrobinę. No, jakby nie patrzeć, groził on tej... Bogu ducha w innej kobiecie, więc tak naprawdę... Mówię, tak naprawdę zależy to od naszego jakby światopoglądu, to czy on na to zasługiwał, czy nie. Mówię, to właśnie też mimo wszystko wpływa w jakiś sposób na imersję, ponieważ możemy sami zdecydować o tym, co chcemy tutaj zrobić. To jest całkiem fajna rzecz mimo wszystko. No i widzisz, kłamałeś mnie. Słucham? Kłamałeś mnie, znowu ten motyw leci. No okej, okay, przepraszam. Ale wydaje mi się, że teraz już faktycznie po raz ostatni. 15 minut nie, później... Nie, dobra, przepraszam, nie. Już pamiętam, że będzie leciał przynajmniej jeszcze jeden raz. Przynajmniej. Nie. Może na przynajmniej dwa razy. Nie? Dobra, będzie. Nie, czy, okay, nie, nie czy nie mylę, ale wydaje mi się, że ta wariacja tego utworu zazwyczaj pod koniec go leci. Czy mylę z innym? Z dodatkowym instrumentem, tak? Jakby tamtym. Chyba. No... Mówię, ten albo właśnie jego wariacje na pewno będą jeszcze leciały kilka razy, więc okej, okay, troszkę tutaj właśnie okłamałem, ponieważ moja pamięć jest ostatnimi czasy dosyć zawodna. Mm-hmm. W każdym razie, Lepant jest kolejną osobą, która za bardzo nie chciała mieć z nami do czynienia, ale przez pewne wydarzenia związane z Imperium, które właśnie w związku właśnie z wydarzeniami związanymi z Imperium? Czyli to, co powiedziałem za pierwszym razem, było poprawne gramatycznie. Właśnie bałem się, że nie było. Otworzyły mu się oczy i... Nie jesteś się swoją żoną. To jest dosyć okrutne. Ale no tak, chce on właśnie dołączyć do armii wyzwolenia. No właśnie prawdopodobnie chce, żeby Aileen związała się z kimś innym, czy coś tam. Ma dobre serce, jakby nie patrzeć. Taki... Złoty człowiek z niego, hehe. Taki golden boy. Nie wiem, czemu zakłada, że ona i tak by nie chciała za nim pójść. Znaczy, nie wiem, czy nie to, że nie chciałaby, tylko chyba... Wydaje mi się, że bardziej chodzi mi o to, że po prostu chcę ją właśnie samą sobie chronić. Też. Biorąc pod uwagę, że zostawienie jej tutaj wcale nie jest lepszym pomysłem niż wysłanie jej do zamku. No, zdecydowanie nie jest. Szczególnie, że później będą też takie wydarzenia, które faktycznie, no... Zdecydowanie. I tak możemy też oczywiście pogadać z Pawnem. Kenaka chce do nas dołączyć? Kurczę. Pomóż nam będzie fajnie. Nie chcą właśnie też nas prosić tutaj o wybaczenie, jakby też za bardzo, aż tak bardzo się nie kraja w związku z tym, co zrobił. To jest też, nie wiem, chociaż prosiłbym go o to, żeby chociaż się wytłumaczył z tego, co zrobił, bo jakby nie patrzeć, znaczy okej, rozumiem, że chciał być wierny Imperium i tak dalej, a wciąż był mimo wszystko naszym członkiem naszej świty, był jakby też w pewnym sensie, można było powiedzieć, członkiem naszej rodziny. No, z jednej strony tak, z drugiej strony mógł na siebie patrzeć jako na takiego, no... Najpierw jestem żołnierzem, a potem jestem człowiekiem, coś ten deseń. No... Okej. Okay. Mógł faktycznie tak patrzeć, no... Szczególnie, że faktycznie on chciał być przede wszystkim wierny Tio Magdalowi, czyli właśnie wierny ojcu naszego bohatera. Super. I dlatego właśnie zrobi to, co zrobi, żeby właśnie w posiadłości Tio podczas jego nieobecności nie było żadnych kłopotów. No okej, okay, można to oczywiście zrozumieć, ale mimo wszystko zdradził Deda, zdradził też w jakimś stopniu całą resztę świty, no i też przy okazji nas samych, więc... Ale przede wszystkim jasne, był on wierny tak naprawdę Tio Magdalowi, z przyczyn wyjaśnionych przeze mnie wcześniej, więc no... Jasne jest to jak najbardziej mimo wszystko zrozumiałe. A, bo ja znowu mam 5 osób w drużynie. Fuck. No tak, bo Lepanta z powrotem u nas nie ma. Właśnie nie jestem też pewien, czy nie przekazać mu czegoś przy okazji tam, jak on był w tej drużynie? Przekazać? Jeżeli coś przekazałem, to nic ważnego. No okej. Okay. Chyba. Mam nadzieję. Oby.